Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, dzisiejszy odcinek rozpoczniemy od rozmowy z Pajkiem. Jesteśmy w obozie piratów niedaleko Patary. Następnie udamy się do jaskini, która się znajduje mniej więcej w tamtym miejscu, ale jeszcze też zanim to zobaczymy, co Pajk od nas chce, co my od niego chcemy tak naprawdę. Oraz pozbędziemy się szakali dla Jake'a. Więc zaczynajmy rozmowę z Pajkiem. Witaj, skąd się tu wziąłeś? Spadaj, i to szybko. Chciałbym o coś zapytać. Powiedz, która część słowa, spadaj, jest niezrozumiała. Co tu robicie? Wybij to sobie z głowy, chłopcze. Odejdź wreszcie. W przeciwnym razie mogę stać się bardzo nieprzyjemny. Przysyłam mnie rudobrody. Co ty nie powiesz? I czego on chce? On chce wiedzieć, czy znalazłeś wskazówkę ku Ternowi. Hej, skąd o tym wiesz? No, od kogoś. Wygląda na to, że naprawdę przychodzisz od rudobrodego. Tylko jedna rzecz mnie dziwi. Co? Dlaczego wysłał ciebie, a nie kogoś z naszych ludzi? Rudobrody jest bardzo ostrożny. Gdyby wysłał korsarza, asasyni nabraliby podejrzeń. Ponadto jest zdumiony, że taki z ciebie pies tropiciel, a jeszcze nic nie znalazłeś. Co powiedziałeś? Jak on mnie nazwał? Rudobrody uważa, że jesteś pies tropiciel. Przynajmniej, tak powiedział mu kapitan Mendoza. Tak, teraz już wierzę, że wysłał cię Rudobrody. Ponieważ to mogłeś się dowiedzieć tylko od niego. Więc co teraz? Znalazłeś wskazówkę ku Ternowi. Cholera, niestety nie. To wcale nie tak proste. W czym problem? Po pierwsze, sporo tu niebezpiecznych zwierząt. Dlatego w pierwszej kolejności trzeba zapewnić bezpieczeństwo dla naszego obozu. Po drugie, jaskinia. Jest nie tylko cholernie duża, ale także cholernie niebezpieczna. Kręci się tam mnóstwo nieumarłych. Nawet gdybym zabrał ludzi, których zostawiłem na naszym statku, to wejście tam z nimi i tak byłoby bardzo ryzykowne. To jaki masz plan? Mój plan? Nie mam żadnego. Przynajmniej jeszcze nie teraz. Mogę przyjrzeć się tej jaskini. Niech tak będzie. To twoje życie. Jak tylko znajdziesz wskazówkę ku Ternowi, od razu wracaj do mnie. Jasne. Jasne. Nie można na tym polegać. Coś jeszcze. Mam nadzieję, że wkrótce odbijemy od tego przeklętego wybrzeża. Ponieważ wkrótce skończy się rum, a wtedy trudno będzie znieść cały ten syf. To była jego decyzja. No dobra. No to co, ruszamy w takim razie pozbyć się tutaj przeciwników po tej stronie. Są szakale i tak dalej. Czy tutaj ciałka zniknęły? Niestety zniknęły. Ale tutaj możemy coś znaleźć jeszcze w tych ruinach zapewne. Pustynne szczury tu są. Nie bójcie się, ja też nic nie widzę. Zaraz odpalimy sobie jakąś pochodnię. Jak już się przebije przez cały swój ekwipunek. Tu cię mam. Niewiele ta pochodnia daje, ale jest. Czy coś więcej tutaj? Są pulpity, ale no nie umiem ich czytać. O matko, dobra. Okej, wychodzę stąd, bo tu się dziwne rzeczy dzieją. Są szakale. Także pozbądźmy się ich. Było bez sensu. No i dobra, i kolejny poziom przy okazji wbity. Na razie nie mam zamiaru wracać tak ogólnie na statek, bo byłoby to kompletnie bez sensu. Witam serdecznie jaszczureczkę. No dobra, chodź. Pustynne jaszczury, skóra gada, standardowa. Nic ciekawego.
Więcej jaszczurów. Dobra. Czy tutaj coś, gdzieś jest wejście do tej jaskini? Strzeżone przez golema. Te pustynne są w ogóle dużo lepsze. No dawaj. Okej, prawie mi przypierdzielił przez łeb. Zobaczymy, co tu się dzieje, w tej okolicy. Tam coś jest na dole. Chciałabym nie spaść, jeżeli łaska. Tu jest gryf. Niestety wlazł mi na głowę i już spadł. Tutaj lepiej nie iść, bo i tak nigdzie nie zajdziemy. Taki oto dziwny trochę teren. A tu na górę w ogóle można wejść. Tam za tymi skałami jest ciekawa sprawa. Pytanie, czy to easter egg, czy można się tam jakoś dostać potem. Ale sprawdzałam to cheatami, z ciekawości. No i tam warto wejść na drugą stronę, tylko trzeba to umieć zrobić, a ja ewidentnie nie umiem. Gra mi nie pozwoli tak tutaj normalnie pójść. Dobra, wracamy do tamtego obozowiska. Zróbmy jakiegoś save'a, żeby się nie zabić. Okej. Wracajmy, powiedzmy, że szakale są pokonane i wejdziemy do jaskini. Zobaczymy też, czy Pike będzie miał coś nowego do powiedzenia po pokonaniu tych szakali. Nie wydaje mi się, ale może warto spytać. Nie musisz się więcej martwić. Co, pozbyłeś się wszystkich szakali? Pogłoski. Tak, nareszcie mogę znów się zdrzemnąć. Nie można na co możesz powiedzieć. Powiedzieć o tym miejscu? Tak trochę. Jest tu zbyt dużo piasku, tak, kamieni i zwierząt. Może jest coś na wyspie. Jeszcze wszystkiego należycie nie zbadaliśmy. To się nigdy nie zmieni. Okej, a Pike coś nowego ma do powiedzenia może? Przez to będzie jeszcze więcej kłopotów. Nie, dobra, to ruszamy do tej jaskini. Powinien był wiedzieć lepiej. Tam będzie miazga, wam powiem. Naprawdę jest dużo nieumarłych. I nie są oni, wiecie, tacy prości wcale do pokonania. No, ale sami zaraz zobaczycie, przekonacie się. Nie powiem, jest ta jaskinia naprawdę ciekawa, fajna. Taka, no po prostu bym powiedziała, że jest inna. Jestem ciekawa, czy wy w ogóle cokolwiek widzicie, bo nie opłaca mi się trochę tutaj odpalać pochodni. Bo nie jest aż tak bardzo ciemno. Bardzo widno też nie jest, ale rozumiecie chyba. Dobra. No i teraz się zacznie, bo możemy... Okej, są pierwsi nie umarli. Nie wiem, czy mi krytnie wchodzi, czy po prostu oni są tacy wymagający. Chyba to jest wymagające po prostu. Dobra, zróbmy tak, że może najpierw zejdziemy na dół. Tam słyszę cienia stwora na dole. Chociaż w sumie najpierw... Tam na górze są piraci, to już wam mogę powiedzieć, że są... Właśnie ci nie umarli, ale na dole są jeszcze jakieś przedmioty. Więc myślę, że najpierw możemy zejść na dół wyjątkowo. Żeby zobaczyć, co to miejsce oferuje. Tam też się można... Tam pirat spadł. Na dół. Okej, są ci piraci, którzy są szkieletami już. Thank you.
No oni trochę biją akurat. Stary Cordelas i kość szkieletu. Tu jest zombie. Okej, okay, zombiaki, dobra. Z zombiakami to się możemy bić. Co prawda nie chciałabym paru na głowie, może. Chociaż oni w sumie są dosyć wolni, więc akurat pokonamy jednego. To można się brać za kolejnego. Zasięg mamy ładny broni, więc też jest git. Dobra. Tam się dało powspinać też na górę, więc myślę, że za niedługo to zrobimy. Tu jest więcej piratów. W sumie. Okej, okay, to jest ten szkieletongowy pirat. Na szczęście to jest ten taki... To nie jest kapitan. Dobra, troszkę mnie poobijał, ale... Okej, okay, myślałam, że to jest zombie, ale niestety nie. Chyba, że to jest nieumarły cieniostwór, bo tak też może być. Chyba tak jest właśnie w istocie, no. W sumie się nie dziwię, bo to jest wszystko nieumarłe. Czy my się biliśmy już z nieumarłym cieniostworem w tej serii? Chyba nie, nie przypominam sobie. To jest taka pierwsza chyba styczność. No ale to nie jest, wiecie... Nic bardzo trudnego. Czarna perła tu była. Okej. Możemy zejść na dół. Tylko może nie tędy. Dobra. Tam też na górę będziemy zaraz wchodzić w inne miejsce, ale na razie zbadajmy dół. Tu widziałam te małe pajączki. Nie ma tutaj nawet nic ciekawego. Typu, wiecie, żadnych przedmiotów za bardzo, nawet leżących. I tu kojarzę, że będą aligatory, bo tędy da się właśnie wpłynąć wodą też. Ten krokodyl był walnięty przez kogoś. No dobrze, no to teraz zobaczymy jedną stronę i drugą. W sumie spoko, ta jaskinia jest nawet. Tutaj było coś na górze, właśnie. Tu się wespniemy tędy. Ale powiem wam, nie pogardziłabym na przykład taką embarlą w takim miejscu. Myślę, że to byłoby spoko. Okej, tu jest więcej rzeczy po tej stronie. Więcej rzeczy, no. Ciemne grzyby, wow. I akwamaryn. Dobra, da się przejść, bo przez chwilę myślałam, że się nie da. Tu jest tylko zombiak. Zombiaki to akurat nie jest problem. Akwamaryn kolejny. No i musimy się dostać tam na drugą stronę, nie? Więc w sumie tylko taki dodatkowy mały expik tutaj był. Dla nas. Siup. I siup, i schodzimy, i idziemy tam z powrotem wyżej. Tam już jest trochę większa rozruba, bo tam jest... No, naraz nas atakuje ze czterech przeciwników, tak w sumie. Może się tak zdarzyć, że się na nas wszyscy rzucą i... To już jest troszeczkę bardziej wymagające.
Konkretnie mówimy o tym właśnie przejściu. Tu się jakaś tekstura baguje, bo słyszę jakieś takie tuptanko. Dobra, jeszcze mi nie pokazuje przeciwników. W ogóle jestem ciekawa, z jakim poziomem zakończymy grę. Tak w ogóle. Znaczy, no do zakończenia nam jeszcze jest daleko, nie? Bardzo. Ale jestem mega ciekawa. Dobra, zobaczmy. Są też te takie dziwne grzyby. Jest troje przeciwników. Czworo. No, tylko tu jest właśnie ten minus, że to wszystko to są ci kapitanowie. I oni będą bili mnie mocno. Chyba, żebyśmy wykorzystali na przykład deszczyk ognia. W sumie dlaczego by nie? Zobaczymy, jak sobie poradzi. Okej, no ładnie sobie poradził. A my przynajmniej nie musieliśmy się mordować. Wiadomo, no po coś ten deszcz mam. A prawda jest taka, że się aż tak bardzo dobrze nie sprawdza na, wiecie, na przykład orków. Bo nie zabija ich na hita. Więc w sumie warto wykorzystać na troszeczkę bardziej wymagających przeciwników, właśnie na przykład na grupę. Nie umarli właśnie kapitani. Tutaj są typowo. I jest kufer. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. 8 pereł, 1500 sztuk złota, dodatka kuternogi i 4 złote puchary. Ale się tutaj ciemno nagle zrobiło. Dobra, notatka kuternogi. Przeklęci złodzieje, nie miałem wątpliwości, że któryś z was, szumowiń, znajdzie to miejsce, gdzie schowałem swój łup. Ale jeśli myślicie, że tak łatwo możecie dotrzeć do całego złota kapitana kuternogi, to głęboko się mylicie. Główną część swoich skarbów schowałem w bezpiecznym miejscu kuternoga. To tylko niewielka część, wskazówka. No to chyba możemy iść. Chyba to będzie jako wskazówka, nie? Ten list, podejrzewam. Wydaje mi się, że no nic więcej tu nie znajdziemy chyba. Tak mi się wydaje. Także możemy spadać. Kurde, żebym ja jeszcze pomagała piratom, nie? Ale w sumie nic im to nie da zbyt wiele. Możemy powiedzieć, że znaleźliśmy tylko tę kartkę. Ale w sumie oni będą się wtedy pytać o tą nagrodę, o ten skarb pewnie. Zobaczymy, chyba że gra mi na przykład każe ich zabić, bo tak też może być. No nie wiem, nie wiem. Zobaczmy. Byłem w jaskini. Dobrze. Znalazłeś coś. No nie wiem, czy im mówić. Może powiedzmy prawdę. Tak, znalazłem wskazówkę kuternogi. Okej, naprawdę. Daj mi ją. Zapomnij o tym. Sam znajdę skarb kuternogi. Po takiej odpowiedzi stałeś się cholernie nielubiany, kolego. Ojej. Tak miał być? Nie wiem. Ej, ja nawet ich nie zabijam, to jest najśmieszniejsze. Powiedziałem Pajkowi, że znalazłem wskazówkę, ale mojej nie oddam. Może dojść do walki. No doszło. Poufna informacja. To jest chyba to, czego potrzebuję, nie? Tam Dylan jeszcze biega po drugiej stronie. Pajk, Mendoza teraz wie, gdzie Kuternoga schował część swojego skarbu. Tym miejscem jest grota. Na brzegu Warantu, obok wioski rybackiej, są stare ruiny. Tam gdzieś powinna być ta grota Rudobrody.
Aha, dobra. Dobra, chcesz mi bić z pięści, to bij. Wiecie, co bym na szybko zrobiła? Sprawdziłabym w poradniku, czy dobrze zrobiłam, mówiąc im tak, czy nie. Bo to jest mega ciekawa rzecz i fajnie by było się dowiedzieć, czy dobrze postąpiłam, czy niedobrze. Także zastępujemy na chwilę gierkę i ja sobie zerknę szybko do poradniczka. A pytanie, gdzie ja mam save poprzedni? Napiszmy sobie to na przykład. Zróbmy F12. Bo jestem ciekawa, gdzie zrobiłam szybki zapis. Czy gdzieś w dupie, czy normalnie? Pewnie przed użyciem deszczu ognia. Albo po wyjściu? Maybe. Możliwe? Chyba tak. Dobra. To spróbujmy zagadać teraz, że nie mam nic. Dobrze. Nie. Jaskinia jest po prostu zbyt duża. Cholera. No dobrze. W takim razie muszę wymyślić coś innego. Dobra, to było lepsze, co zrobiłam. Okej. Wskazówka. To chyba jest lepsze rozwiązanie, wiecie? Nie mam ich za wrogów dzięki temu. Gorzej, że nie mogę go określić na przykład z tej notki, ale ta notatka chyba by mi niewiele dała. Tak mi się wydaje, że akurat zrobiliśmy chyba teraz lepiej. Złoto piratów, tak. Bo była mowa o grocie obok wioski rybackiej, ale to chodziło o tą grotę. Koło świątyni też, więc dobrze. Przynajmniej nie mamy ich negatywnie nastawionych na przyszłość. Także wydaje mi się, że to jest akurat okej, sprawa. Wiecie co? Zróbmy tak. Teleportujmy się do Patary. I wejdziemy sobie jeszcze raz tutaj do tej jaskini. O, jak widzicie, teraz tu jest widno. To jest naprawdę, wtedy miałam chyba jakiegoś buga. Bo wiecie, o co chodzi? Bo tu powinien być skarb gdzieś do wykopania. Na dnie. Bo my znaleźliśmy tą informację, poszukiwanie skarbu nad jaskinią. Nie, zaraz, to nie to. Ale i tak nam się przyda tędy wyjść. Bo chciałabym zbadać okolice tam na zewnątrz. A nie mieliśmy ku temu sposobności wcześniej, bo było tutaj ciemno i nie mogliśmy się poruszać. Tu jest ork. On mi się przyda osobiście, rzecz biorąc. To było do Ashdodu i pewnie do Tadmoru też, okej. Okay. Ale ja bym się chciała rozejrzeć po tej pustyni. Nie ukrywam. Bo chciałabym. Wiecie, nie musimy już teraz typowo właśnie się kręcić po tych znanych terenach. Możemy troszeczkę wyruszyć w inne rejony. Tu są lwy. Tu jest jakieś ciekawe miejsce. Też mamy mapę. Tylko odpalmy sobie tą właściwą, która będzie mi pokazywała, gdzie się w ogóle znajduje. Mapa aż do Doliny Tadmoru to chyba było. Tak jest. Gdzie my jesteśmy? Idziemy w stronę Amarny. No dobra, to możemy iść. Chcę bardzo chętnie zobaczyć, co tu się dzieje. Okej, to są tylko pustynne szczury. To nie jest problem. Znaczy, troszeczkę mogą mnie pogryźć, bo różnie bywa z tymi obrażeniami krytycznymi, ale nie ma tragedii. Zobaczmy, co się tutaj znajduje. Co to są za topielce? Wyglądają mega dziwnie. Pewnie mnie zmiotą z pla... Nie, to zwykłe piaskowe. Wyglądały bardzo niepokojąco.
Trochę mają opóźniony zapłon ataku. Ej, bardzo ładne miejsce. Tu się da pływać, ale się nie da... Okej, to jest taka tylko oaza mała. Spoko. Dobra, no to... Okej, no to wiemy, że tu jest ślepa droga. Nie zaprowadzi nas nigdzie. Ciekawi mnie, jak tam na ten most się dostać. W sumie. To jest ciekawe. Ale potem się właśnie nie da chodzić, bo przez chwilę się zaczęłam zastanawiać, czy się nie da. Dobra, trochę sobie dzisiaj pozwiedzamy w takim razie pustynię. Poekspimy. Trochę już żeśmy questów zrobili, ale możemy zrobić więcej. To pustynne wilki, to akurat git. Dobra. Dużo będziemy mieli skórek. I wszystkiego. Zobaczmy, co tu jest. Tu w ogóle najgorsze jest to, wiecie co? Tu jest jakaś drab... Gdzie ja jestem w ogóle? Kierujemy się na Amarnę tędy. Najgorsze jest właśnie to, że tutaj z tego co widać są piętra. Przecież te piętra to mnie zabiją w tym miejscu. Na pustyni. No sobie wyobrażam, że w Nordmarze pewnie jest podobnie. No wyobrażacie sobie jeszcze tam na górę włazić? Tam jest na bank Amarna po prostu przejście. Bo to mi tak wygląda. Tu jest puste pole. Pytanie, czy to jest naprawdę puste pole, czy tu można biec? No w teorii tu można biec. W praktyce tu nic nie ma. Kurwa, gdzie ja jestem? Nie mam pojęcia. Koczownicy. To jest pewnie obóz Sajda, nie? Podbiegnijmy kawałek. No. Dokładnie. No dosłownie, no przybiegłam tutaj, jestem ślepa chyba. Okej, no to... Duża ta pustynia. No ale... Okej. W ogóle bardzo przypomina mi to miejsce innego moda, niestety nie pamiętam nazwy, oglądałam go tylko na YouTubie, właśnie, że była taka bardzo rozległa właśnie też miejscowa w postaci właśnie takiej jakby właśnie pustyni i jestem ciekawa, czy to typowo twórcy Odysei wykreowali ją, czy to jest pustynia zaczerpnięta od na przykład, wiecie, właśnie innych osób. To jest dosyć ciekawe pytanie. Tam coś widziałam. Taka jakby kula ognia zawieszona w powietrzu. Co to jest? Wydaje mi się, że chyba wszyscy to widzimy, nie?
No nie, proszę cię, no. I co to jest, ja się pytam. Gdzie ja jestem? Tylko mi się to miejsce już nie podoba? Tu słońce nie dociera w ogóle. Co to do cholery jest? To jest jakiś obóz. To są chyba te całe ruiny Tadmoru. Okej. Okay. Coś po orkowemu. Są ludzie, którzy mają... Okej. Okay. Tam można zejść. To miejsce jest, kojarzę je z innego moda, wiecie? Tylko niestety nie pamiętam nazwy tej modyfikacji. Nemrosz. Kurt, czemu on jest na zielono? Tak tego nie zmienisz. Niewolnik. Jezu, gdzie ja jestem? Powie mi ktoś? Tu jest ta dziwna kula. A co się stanie, jak pójdę dalej? Czy ja właśnie teraz przeginam i robię coś, czego nie powinnam robić? Czy wy sobie wyobrażacie latać po tej pustyni, tak? Bo ja nie. Tu coś jest. Pustynny rabuś. Ale to kuźwa jeden sam? Shamshir. To jest jakaś broń. Spoko. Tu nie mam klu... Okej. Gdzie ja jestem, do cholery jasnej? Nie wiem. Przecież tu jest bezkreśnie w ogóle, tu nic nie ma. Tu jest jakaś oaza. Tam są te ruiny klasztoru, gdzie byliśmy. Z tego, co mi się wydaje. A tutaj... Ciężko powiedzieć, są szakale jacyś pojedynczy. Albo wilki piaskowe. Tu można wejść. Tu jest jakaś pantera. Tu jest jakiś obóz. Chcesz się jeszcze raz ze mną spróbować? Pogięło cię? Chcesz się jeszcze... Chcesz się... Okej, on to robi, bo ja mam ten pancerz na sobie, prawda? Mordo, nie strzelaj do mnie. No było coś o Nordmarczyku w Warancie. No już wiem gdzie. Okej, okay, rozumiem. Cóż. No dobra, jestem opętana, bo widać. Ale mi tylko zależy na tym, żeby się przespać. Nie muszę, wiecie.
Odpocznij. Do następnego rana. Tak, wiem. Ale trochę mi... Nie odnowiło mi w ogóle życia. Wlazłam sobie właśnie w golema. Nie no, ale troszeczkę bym powiedziała, że taki vibe Varantu z Gothica 3, no to odwzorowali, no bo widzicie, mamy nawet takie itemce leżące sobie luźno po prostu na ziemi. Okej. Trolla się nie spodziewałam. Co ciekawe, wydaje mi się, czy to było zmniejszenie potwora akurat. No, trochę XD. Jedyne, czego mi brakuje, ale się cieszę, że tego na razie nie widzę, ale brakuje mi, tak nawiązując typowo do Varantu, nie? Bo to o to mi chodzi. To gdybyśmy na przykład... Wiecie, znaleźli takie grupki ogrów, tak jak były właśnie w Varancie, w Gothicu 3. To by było idealne odwzorowanie. Dobra, tu biegliśmy, bo pamiętam tą okolicę. To była ta jaskinia z tymi takimi dziwnymi miejscami do skakania, prawda? Tak, i właśnie wpadłam tutaj do tego dołu. Nieważne. Spadamy stąd. Nie mam zamiaru tutaj być. Ciemno tutaj, nic nie widać. Tak. Wiecie co? Bo wracamy tam do początku. Myślę, że to będzie dobry pomysł. Ponieważ... Idziesz za mną? Nie. Ponieważ tam był ten ork, nie? I... Tam jest taka forteca z nieumarłymi. I tam wypadałoby się przejść. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tam pewnie jest jakiś teleporter do tamtego miejsca. To są ruiny Tadmoru, jeżeli mi się nie myli. No tak mniej więcej. Tam jest obóz Alego, chyba tam. Albo i nie. Nie wiem, co to jest w takim razie. Tam jest też jakaś kładka. Tam są jakieś... Ludzie. Ja już sobie wyobrażam bieganie po tym Varancie i mi słabo. Słabo mi jak nic. Ale dobra, dotarliśmy mniej więcej. Tam jest właśnie jakiś obóz. Okej, i to jest ten obóz Alego, dobra. Już rozumiem wszystko. Tutaj się coś dzieje w tym miejscu. Wygląda to dość ciekawie. Są takie luźne ruiny. A tu są nieumarli. Flashbacki mam z tego, z okolic Bakareszu i Bensali. No. Widzę, że mieliśmy przez chwilę problem z obrażeniami krytycznymi. Nie no, spoko. Zaraz będzie znowu kolejny poziom. Ta pustynia jest ogromna, to wam jestem w stanie naprawdę powiedzieć. Dobra, ale ja ruszam tutaj. Na szczęście mamy parę strategicznych punktów, do których możemy się teleportować. To na pewno nam ułatwi trochę sprawę. Tu gdzieś ten ork powinien być sobie. Tu jest.
Ale wiecie co, my tam pójdziemy bez niego, bo tak też zalecają poradniki, żeby go wziąć tam na samym końcu dosłownie, jak zostaje praktycznie ostatni przeciwnik. Więc okej. Czy ja mam jakieś leczenie? Mam leczenie ciężkich ran. Tylko trochę więcej potrzeba mi many. I aż tak bardzo nie potrzebuję się uleczyć. Przydałoby się średnie. No i perfekt. Wydaje mi się, że niewiele uda nam się jeszcze dzisiaj zrobić, ale możemy spróbować się udać tutaj. W stronę tej fortecy. Wiecie, co by nam się przydało? Lepsza broń. Tylko wydaje mi się, że zdobycie lepszej broni to będzie trudno. Bardzo trudno zdobyć. Nie wierzę w to. Trzeba się bardzo ostrożnie poruszać w tym miejscu, co? Wiecie, chciałam się tu przejść, zobaczyć, co tu się w ogóle dzieje. I mnie gra zrzuciła na zakręcie. Tak trochę ostry jest ten zakręt. A, bo tu jest taki, widzicie, schodek. Dobrze. Tu pewnie się jakoś wejdzie na ten most. No tak myślałam. W sumie może tam będzie coś ciekawego. No bez jaj tu nic nie ma? Że tu byłam. Tam się coś triggeruje na mnie do tego. Nie no, wiecie co? Spróbujemy tędy przejść. Nie wróżę, że mi się uda gdzieś dotrzeć, chociaż... Gdzieś idę. Teraz byleby tylko nie spaść stąd. Tu coś musi być. No jest coś tutaj, oczywiście, że jest. Co to jest? Amulet mocy. Czym jest amulet mocy? Osiem do siły i osiem do zręczności. No, całkiem spoko amulet. Chociaż no, jak mam moje standardy... Nie! Ajajaj. Dobra, wpadłam do wody. W sumie to i tak teraz najlepiej by było iść tędy z powrotem. Tam już dalej przejścia nie ma. Czy było warto? Chyba nie. Znaczy spoko amulet, ale mogłam już pewnie taki dawno stworzyć samemu. Także tak, pół na pół bym powiedziała. Trochę było warto, a trochę nie. Dobra, tu mamy tą fortecę. Tu są cuda w tej fortece, bo ja już tu byłam kiedyś. I się stąd wycofałam po tej pierdzielonej aurze i prawie spadłam już. Ła! To by mi się przydał, wiecie co, ten pancerz. Który ma ochronę przed strzałami. No. Nie wiem, wlazłam gdzieś. O cholera. Chyba nie powinno mnie tu być.
Ilość nieumarłych jest przerażająca. Dobra. Tragizm. Tamten się na szczęście zablokował. Nieumarły wojownik z Warantu. Ciekawi mnie, czy będzie teleport tutaj. Dobra, wycofamy się, bo tam łucznik. Nie! Ajajaj. Nie, o matko. Przecież tamten mnie zmiecie. No jasne. Ajajajajaj. Z łuku fajnie, jak się przyblokuje. Czy tam skuszy. Nie wiem, gdzie mam zapis. Okej, przed tobą. Wiecie co? Zróbmy tak. Trochę poużywamy kuszy. Myślę, że to nie jest głupi pomysł. Dawaj, jeszcze raz. Jezus, nic nie widzę. Wiecie, co jest mega fajne? Już ktoś to zauważył. Ja w ogóle nie mam procentów włóki, a mój bohater tak sobie dobrze radzi. Z kuszy, no Boże, mówię łuki, ale chodzi mi o kuszę. Słyszę jakieś tupanie. Dobra. Błagam cię, strzelaj, stary, proszę. Okej, okay. Co ja mam taki dobry... Ile ja mam procent? 10, no ja nie wiem. Gra mi dała zniszczenie zła tak w ogóle. Dobra, spróbujmy otworzyć ten kufer. Lewo, prawo, 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 prawo. Aha, okej. Okay. Święta strzała, spoko. No ale powiem wam, że nie spodziewam się, że tak ładnie sobie poradzi kusza w tym miejscu. O matko. O nie. Nie, 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 nie tak. Nie mam many. Dobrze, ósemeczka. Razy dwa, poproszę. Dobra, fulla, mamy HP. Gorzej, że tam te łuczniki robią sobie cuda.
strzelaj, no. Dobra, no podejdę bliżej. Kurde, chłopie. No i oczywiście zjechali mi pół życia, nie? I kolejny poziom. Znowu. Okej, dawaj mi rzeczy. Spoko miejsce tak naprawdę. No, kuferek. Lewo, 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 prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Lodowa... Trzy... Co? Trzy lodowe fale i wybuchowe strzały? Okej. Okay. Okej. Okay. Więcej szkieletów. No nie powiem, no. Wypadałoby to miejsce zbadać całe. O kurde. Ale spadłam. Na szczęście nikt tego nie zauważył, czajcie. Okej. Okay. Dobra, wiecie co? Tam jakiś czas... Co? Jakim cudem to ominęłam w ogóle? No, duża jest ta forteca. Nie powiem, że nie, bo tak. O matko. Na szczęście mamy dużo bełtów. Więc możemy tutaj odczyniać cuda. Moi drodzy, zakończymy sobie odcinek w tej fortecy. Będziemy ją badać w kolejnym odcinku dalej, bo na razie żeśmy dosłownie tylko tak naprawdę zaczęli. Ja sobie zakończę, myślę, w jakimś takim bardziej, bo ja wiem, bezpiecznym miejscu, na przykład tutaj. Tam byliśmy, tu byliśmy. Tam jest kolejna część, tam jest... Tu jest tyle miejsc do zrobienia, że to jest aż chore. Także zakończymy sobie tutaj. W kolejnym odcinku ogarniemy tą fortecę i myślę, że przejdziemy się jeszcze trochę po pustyni. Na pewno w Ugarze wypadałoby zacząć jakiś tam wątek i jest jeszcze też parę innych miejsc, gdzie warto iść powykonywać zadania. W tym Warancie nam trochę zejdzie, bo jak widzicie, on jest bardzo duży. I troszeczkę trzeba pobiegać pomiędzy lokacjami, a z tego co widzimy na mapie, no to ich troszeczkę jest. Jesteśmy przy ruinach zamku. Teraz. No i tak, i mamy pole bitwy, obóz Alego, wieżę wojowników Beliara. Mamy Amarne. No cóż, mamy młyn koczowników. Nie mamy na razie pancerza dla koczowników. Myślę, że wtedy będziemy musieli po prostu przyjść tam do tego obozu nocą, na przykład. Tylko fajnie by było mieć bliżej gdzieś teleport i mieć gdzieś bliżej na przykład łóżko, żeby się typowo przespać do jakiejś tam godziny. Myślę, że może w tych ruinach zamku znajdziemy coś takiego. Teleport powinien być moim zdaniem. No i zobaczymy. Możliwe też, że od strony tutaj Ugaru będzie się dało przejść przez plantację i na przykład tamtędy też. No nie wiem, kurde. Tu jest tak duży ten obszar, że będzie naprawdę ciężko. Zobaczymy, jak nam się to wykreuje, moi drodzy, w kolejnych odcinkach. Jeżeli macie jakieś rady, piszcie. Nie muszą one się odnosić konkretnie do tego, co robimy teraz, ale mogą nawet być do jakichś rzeczy na późniejszym etapie gry. Żeby nie było. Albo do jakiegoś konkretnego miejsca, na przykład do tej Amarny. To się Amarna nazywa? Tak, do Amarny, albo do ruin Tadmoru, albo do obozu Alego. Gdzie warto iść, gdzie warto zrobić jakieś zadanie? Czy na przykład z tym Nordmarczykiem? Czy on będzie mnie bił, jak założę na przykład zbroję Paladyna? Podejrzewam, że nie. Także wypadałoby to obadać. Nie przedłużam już. Będziemy kontynuować w kolejnym odcinku. Trzymajcie się i cześć.